Witam serdecznie, na imię mam Paweł. Omówię część egzaminu na kategorie motocyklowe prawo jazdy, a dokładnie zadanie pierwsze, a jeszcze bardziej ściśle, elementy odpowiedzialne bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Aby podejść do takiego egzaminu, osoba zgłaszająca się na egzamin musi posiadać ze sobą dokument tożsamości oraz dodatkowo dla tych kategorii AM, A1, A2 lub A musi posiadać też odpowiedni strój ochronny w postaci obuwia pełnego zakrywającego stopy, lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski. Może też być to obuwie typu motocyklowego. Musi posiadać spodnie z długimi nogawkami, kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski oraz rękawice zakrywające całe dłonie. Nie dotyczy to kategorii AM. W przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora pojeździć. Musicie też pamiętać, że nieposiadanie któregokolwiek z tych elementów ochrony osobistej spowoduje, że egzaminator tego egzaminu nie przeprowadzi, a egzamin ten będzie traktowany tak, jakby osoba zdająca na ten egzamin się nie stawiła. Skupimy się na kategorii A i na przykładzie motocykla Kawasaki ER6, jaki jest w posiadaniu ośrodka egzaminowania w Słupsku. Omówimy sobie sprawdzenie tych podstawowych elementów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo Jakie zadania osoba egzaminowana musi wykonać? Osoba zdająca musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, działanie sygnału dźwiękowego, działanie świateł pozycyjnych, działanie świateł mijania, działanie świateł drogowych, działanie świateł hamowania stop. Przy tych światłach można poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. Musi osoba jeszcze sprawdzić działanie świateł kierunkowskazu. Oraz świateł awaryjnych. Na wykonanie tych czynności jest czas ograniczony i jest to czas 5 minut. Jeżeli by jakiś element został wykonany niepoprawnie, to takie zadanie jest powtarzane, ale wykonuje się wtedy tylko te elementy, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane niepoprawnie. W kategorii motocyklowej, dodatkowo, jeżeli pojazd jest wyposażony w łańcuch, to w zadaniu jest również sprawdzenie stanu tego łańcucha. Zadanie pierwsze obejmuje także zdjęcie pojazdu z podpórki i pr przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku oraz ponowne podparcie pojazdu na podpórce. Aby sprawdzić poziom oleju w silniku, należy odnaleźć element, który to umożliwia. W Kawasaki ER6 jest to. Oczko wziernik na boku silnika, w którym zaznaczony jest poziom maksymalny i poziom minimalny tego oleju. Sprawdzamy go spoglądając, czy ślad oleju w oczku zawiera się pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami. Poziom płynu chłodzącego. Aby sprawdzić ten poziom, musicie odnaleźć zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Znajduje się on pod owiewką z prawej strony motocykla, na wysokości chłodnicy, którą widać troszeczkę głębiej. Na tym zbiorniku znajdują się również oznaczenia poziomu maksymalnego i minimalnego. Wykorzystując przezierność tego zbiornika, należy się upewnić, że poziom płynu, który najczęściej jest kontrastowy w motocyklach, poziom zawiera się pomiędzy Nakami. Poziom płynu hamulcowego. Motocyk Kawasaki ER6 wyposażony jest w hamulce hydrauliczne z osobnymi zbiornikami kładów. Musicie dokonać sprawdzenia obu hamulców. Hamulec koła przedniego posiada zbiornik tego płynu na kierownicy przy dźwigni włączającej hamulec. Należy odnaleźć oczko wziernikowe i sprawdzić w nim, czy poziom płynu hamulcowego zawiera się pomiędzy oznaczeniami maksymalne i minimalne. Zbiornicze płynu hamulcowego hamulcowego, który obsługuje koło tylne. Tylnego hamulca znajduje się w okolicy siedzenia pod owiewką w tylnej prawej strony motocykla. To także należy odnaleźć punkty określające ma poziom maksymalny, minimalny i stwierdzić wzrokowo, że ten płyn hamulcowy znajduje się w zawartości właśnie pomiędzy minimum a maksimum. Sprawdzenie działania sygnału dźwiękowego. Aby tą czynność wykonać, należy przekręcić kluczyk w pozycję zapłon i nacisnąć włącznik sygnału dźwiękowego na kierownicy po lewej stronie. Jeżeli rozlegnie się sygnał dźwiękowy, to uznajemy, że taki sygnał jest sprawny. Sprawdzenie działania świateł pozycyjnych. Światła pozycyjne w motocyklu Kawasaki ER6 są zapalane po przekręceniu kluczyka, ale nie uruchomieniu jeszcze silnika. Czyli przekręcamy kluczyk w pozycję zapłon i powinniśmy wtedy potwierdzić, że w przedniej lampie zaświeciło się światło pozycyjne oraz w lampie tylnej również zaświeciło się światło pozycyjne i działa. Czy jest sprawne? Sprawdzenie działania świateł mijania. Aby sprawdzić światła w tym motocyklu, należy uruchomić silnik. Światła mijania zapalą się automatycznie, o ile przełącznik zmiany świateł z drogowych na mijania ustawiony jest w pozycji świateł mijania. Jest to przełącznik po lewej stronie na kierownicy opisany piktogramami. sprawdzenie działania świateł drogowych. Światła drogowe włączamy po uruchomieniu silnika i przełączeniu przełącznika zmiany świateł w pozycję świateł drogowych. Działanie tych świateł jest potwierdzane poprzez działanie kontrolki w kolorze niebieskim. Działanie świateł hamowania stop. Aby sprawdzić poprawnie działanie świateł hamowania stop, musimy skorzystać z obu układów hamulcowych, ponieważ przedni hamulec, jak i tylny hamulec, powodują zapalenie się światła hamowania. Powinniśmy kolejno sprawdzić działanie tego światła po uruchomieniu hamulca przedniego, a następnie po uruchomieniu hamulca tylnego. Sprawdzenie działania świateł kierunkowskazów. Aby sprawdzić te światła, należy włączyć stacyjkę w pozycję zapłon, a następnie po lewej stronie użyć przełącznika wyboru zmiany kierunku jazdy dla świateł kierunkowskazów. Włączając w lewo, sprawdzamy działanie lewego kierunkowskazu z przodu i z tyłu. Następnie po przełączeniu przełącznikiem na prawy wybór światła, sprawdzamy kierunkowskazy po prawej stronie z przodu oraz po prawej stronie z tyłu. Sprawdzenie działania świateł awaryjnych. Aby dokonać tego sprawdzenia, musicie przełączyć stacyjkę w pozycję zapłon i skorzystać z czerwonego przycisku w zespole włączników po lewej stronie na kierownicy, ciskając go. W tym momencie uruchomicie funkcję świateł awaryjnych. Zostaną włączone wszystkie cztery lampy kierunkowskazów oraz obydwie kontrolki kierunkowskazów na tablicy wskaźników, czyli na tej naszej desce rozdzielczej. Następnie należy to działanie tych lamp potwierdź Sprawdzając zarówno z przodu, jak i z tyłu, czyli sprawdzamy w ten sposób światła awaryjne. Sprawdzenie stanu łańcucha. Jeżeli pojazd jest wyposażony w łańcuch napędowy, w zadaniu musimy też sprawdzić jego stan, ocenić jego stan. Musimy ocenić czy nie jest on zbyt luźno założony lub zbyt mocno napięty oraz czy jest odpowiednio nasmarowany i czy nie jest zbyt brudny. To wszystko wpływa na jego eksploatację oraz na bezpieczeństwo jazdy motocyklem. Omówiliśmy tutaj wszystkie elementy, które należy sprawdzić w zadaniu. Będziecie musieli jeszcze przemieścić pojazd bez użycia silnika w stanowisku. Powoli przejdziecie do kolejnych zadań na placu manewrowym. Życzę Wam, aby odbyło się też to sprawdzanie w ruchu drogowym. Życzę Wam jak najłatwiejszego przechodzenia przez ten egzamin i w rezultacie później przyjemności skorzystania z, z jednośladów szerokiej drogi i przyczepności. Pozdrawiam, Paweł.